Boże. Nowy kościół Rastwa Piusa X. Dzisiaj odbyła się tutaj msza rekwiem za duszę naszego świętego kapłana, księdza Klausa Wodzaka. Niezwykły kapłan, który przybył do Hamburga, wysłany przez Lefebvre. Hamburga, miasta Maryi, gwiazdy morza. Bóg nam dał właśnie księdza Wodzaka, Klausa Wodzaka. Był on wnukiem brata biskupa Rozentretera, arcybiskupa diecezji chełmińskiej, do której należał Pelplin. Polska zmartwychwstanie. Polska zmartwychwstanie. 20 października w 1938 roku ostatni fatimski papież napisał encyklikę Polska zmartwychwstanie. Tego dnia w Pelplinie diecezji chełmińskiej zamordowano 24 kapłanów. Byli to profesorowie mojej świętej pamięci taty Bernarda Jana Pawła, apostoła Bożego Miłosierdzia. Kto przeżył wojnę, to wie, co to znaczy. Wszystko było zaplanowane. A znaki, jakie Bóg nam daje, to są właśnie święci kapłani. Trudno jest bez księdza Klausa Wodzaka. Modlił się nieustannie od grudnia 2017 roku za naszego księdza Michała Woźnickiego, obrońcę mszy świętej trydenckiej na Wronickiej 9. Należy to również do naszej historii Kościoła. Wyrzucony, msza święta została wyrzucona z klasztoru, który powstał w 1282 roku. Właściwie to trzeba nam wrócić do powstania diecezji chełmińskiej w lipcu 1243 roku, kiedy tutaj w Hamburgu rządził Adolf IV Schauenburg, kiedy działał biskup Bruno, założyciel Braniewa i Branic. Jeszcze nie urodziła się polska królowa, prawnuczka Adolfa IV. Prawnuczka Sambora II, Małgorzata Brandenburska. Urodziła się dopiero w 1270 roku, 25 sierpnia w Berlinie. Który założył jej dziadek, Otto III Pobożny. Jej babcia Zofia zmarła we Wrocławiu. Jej praprababcią była święta Jadwiga Śląska. Henryk Pobożny, Henryk Brodaty. I prapradziadkiem był założyciel Hamburga, Adolf III, syn Adolfa II, założyciela Lübeck. Zniszczono wszystkie struktury kościelne zgodnie z planem 527. Postanowili to Żydzi podczas eksodusu Żydów z Hiszpanii. 12 października 1492 roku w Konstantynopolu wydali instrukcję, że będą szkolili swoje dzieci jako kapłanów, jako lekarzy i przejmą
władzę w świecie. A potem wybrali swojego króla. Król Żyd podobno został wybrany w Lublinie. W nocy. Bo to nocny król. W nocy z 17 na 18 sierpnia 1587 roku. A potem wybrano 44 króla, który rządził 44 lata w Polsce, Zygmunta III Wazę. Praprawnuka Władysława Jagieły. Wcześniej Krzysztof Kolumb, wnuk Władysława Jagieły, odkrył Amerykę 12 października 1492 roku. A urodził się również 25 sierpnia. Jego ojciec był król Barneńczyk, który nie zginął pod Warną 10 listopada. Barneńczyk miał syna, właśnie Krzysztofa Kolumba, który zanim odkrył Amerykę, pielgrzymował do Matki Boskiej, do Saragosy. Tam, gdzie Matka Boska objawiła się Jakubowi, apostołowi Jakubowi 20 stycznia 40 roku. Matka Boża żyła jeszcze w Jerozolimie. I ukazała się apostołowi Jakubowi, który był uległ zwątpieniu. Prosił Boga o pomoc. A przyszła ta pomoc. Przyszła ta pomoc. Anioły przyniosły Matkę Bożą na słupie, postawiły w morze. Dlatego jest gwiazda morza. 20 styczeń. Jest to data, kiedy często pojawia się Matka Boża. Tak jak pojawiła się Alfonsowi Radyspony 20 stycznia w 1842 roku. Alfons Radyspony, dzisiaj jest rocznica, jak poszedł do nieba, 6 maja. Był przyjacielem i spowiednikiem Hermana Cohena z Hamburga, który poszedł do nieba 20 stycznia w 1871 roku.